Renata Romanowska z Suwałk maluje najpiękniejsze pisanki. Mowa o tradycyjnym jajku malowanym woskiem. Właśnie ta pisanka spodobała się najbardziej jury konkursu Radia 5 na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Przed świętami Wielkiej Nocy zaprosiliśmy słuchaczy do wspólnej zabawy. Chętnych nie brakowało. Od rana do redakcji Radia 5 przy ulicy Bulwarowej w Suwałkach przyjeżdżali mieszkańcy całej Suwalszczyzny i Mazur. Były pisanki wykonane metodą tradycyjną, malowane woskiem czy drapane, ale też nowoczesne, koronkowe i styropianowe. W jury zasiedli Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, Helena Kozłowska, regionalistka z Suwalskiego Ośrodka Kultury, Iwona Prylewicz-Ceran, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Piotr Kowalewski, właściciel hurtowni Piko, sponsora nagród. Podobnie jak w zeszłorocznym konkursie wygrała tradycja, mówili zgodnie członkowie jury. I wosk, i skrabane, ale też i były takie nowoczesne. I te nowoczesne, chociaż ja podziwiam ludzi, bo trzeba się jednak z duchem czasów i coś tam nowego wymyślać. I bardzo dobrze są odważni ludzie, którzy to proponują. To jednak bije się w piersi, mówię, że tym razem to różne formy, ale jednak takiego tradycyjnego przedstawienia tych pisanek wielkanocnych. Pisanki są wykonane różnymi metodami, ale są też pisanki tradycyjne. I właśnie starałem się docenić tradycję, że tak powiem, bo święta wielkanocne to jest jednak tradycja. W tym roku jest bardzo dużo tradycyjnych pisanek, przepięknych, wykonywanych metodą batikową, z zędrą, z czarną, naturalną farbą, o przepięknych wzorach, właśnie tradycyjnych. Inaczej nie może być, żeby tradycja nie mogła wygrać. Pisanki zaproponowane i prace zaproponowane w związku z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi są śliczne, oryginalne, bardzo różnorodne. Niemniej ja chylę czoła przed wykonaniem i kunsztem, i pracami nad pisankami tradycyjnymi. Bardzo się cieszę z wygranej, mówiła w rozmowie z Radiem 5 Renata Romanowska, zwyciężczyni konkursu. To jest po prostu jajko normalne, przepalony, mocno ciemny wosk, zwykła szpileczka, taka nawet bez główki tej kolorowej, tylko zwykła szpileczka, którymi są przypięte na przykład kołnierzyki przy koszuli. No i maczana ta szpileczka jest w wosku i robione kreseczki, tak jak tam właśnie było widać na tym jajeczku. Każda kreseczka robiona oddzielnie i tak powstaje jajeczko namalowane. To jest taka prosta metoda. To jest przekazane umiejętności od mojej mamy. Moja mama kiedyś malowała. Też jeszcze mojej mamy siostra, ale ja nauczyłam się przy mamie. I tak, może miałam wtedy 6 lat chyba, byłam w przedszkolu. I od tej pory cały czas robię to, maluję. Drugie miejsce w konkursie zajęła Dorota Sobolewska z Augustowa, a trzecie Aldona Palanis z Sejn. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.